Witaj w pierwszej lekcji tygodnia czwartego. Dzisiaj zaczniemy omawianie czasu past simple, czyli czasu przeszłego prostego. Będzie to pierwszy czas przeszły, który poznamy, który umożliwi nam mówienie o przeszłości. Będziemy omawiać ten czas, zaczniemy go w tym tygodniu i będziemy go omawiać jeszcze przez kolejne właśnie tygodnie, żeby. Dokładnie omówić sobie cały ten temat. Zaczniemy dzisiaj od tego, że zobaczymy, jak zachowuje się czasownik to be, czyli być, właśnie w tym czasie past simple. Zapraszam. Dzisiaj wśród słówek, wśród rzeczowników, od których zaczniemy, mamy te policzalne poprzedzone przedimkiem, jak i jeden niepoliczalny bez przedimka, ale także ten, który występuje jako policzalny bądź niepoliczalny i dlatego dałem ten przedimek w nawiasie, ponieważ może być ten przedimek albo może go nie być. Zacznijmy od pierwszego rzeczownika. A language, a language Tutaj dałem to w wymowie tego motylka, ponieważ tutaj to a powinniśmy to wymówić jako właśnie language, tak? Czyli to będzie język w sensie komunikacja, nie język jako częściowa, ale oczywiście jako język. I teraz, jeżeli mówimy o języku angielskim, mówimy the English language, tak? The, uh, the Japanese language, the Spanish language, w ten sposób. Jakie mogą być przymiotniki na określenie języka? A native language to byłby taki język, którym się posługuje którym się nauczyłem od urodzenia posługiwać taki mój wrodzony, taki naturalny język native. Um, foreign a foreign language będzie to obcy język a body language, język ciała a second language. It's my second language, tak? To jest mój drugi język, którym umie się posługiwać oprócz tego natywnego, oprócz tego pierwszego. To use a language, to speak a language, to learn a language. To byłyby czasowniki, z którymi właśnie użyjemy. To use a language, używać język a series. A series to będzie seria, bądź serial na zasadzie takiej, że powiedzmy w radiu są odcinki, powiedzmy nadawane programy, albo w telewizji tak samo może być series. I teraz a series of films, może być seria filmów, może być a series of lectures, seria wykładów, a series of articles, artykułów w ten sposób. Tutaj mamy concern, czyli concern, czyli obawa, troska. To pierwsze znaczenie byłyby obawa, troska. Na przykład, i tutaj, um, takie użycie: I have concern for his health, by znaczyło, mam tą troskę o jego, um, troszczę się w sensie, mam tą troskę o jego zdrowie, tak? Our concern for environment, tak? Czyli nasza troska o środowisko, ale to także będzie concern, to będzie także koncern, tak? Czyli w sensie firma, duża, duża firma. Control to rzeczownik kontrola, niepoliczalny. I jak tego można by użyć, na przykład w takiej sytuacji. The police are in control of the situation. Czyli to be in control, będzie mieć pod kontrolą sytuację, kontrolować sytuację, tak? Albo the teacher has no control over the class. Nauczyciel nie ma kontroli nad klasą, w tym sensie. To shake, czasownik trząść, bądź trząść się. Bądź potrząsać, czyli oprócz tego, oprócz tego użycia, gdzie powiedzmy to shake uh, bottle, potrząsnąć, wstrząsnąć butelką, shake before opening, wstrząśnij przed otwarciem, tak? Także mamy to w zwrotach takich jak to shake hands with somebody, czyli po prostu przywitać się, w sensie potrząsnąć tą, uścisnąć dłoń na przywitanie, to shake hands with somebody będzie, tak? To shake head będzie znaczyło odmówić, w tym sensie, że wykonać ten gest głową ruch na zasadzie niezgody, tak? Nie zgadzam się. I to będzie znaczyło to shake head wtedy, w tym sensie, tak? Następny czasownik to reveal, ujawniać bądź odsłaniać, reveal. I teraz, co można ujawniać bądź odsłaniać? W sensie ujawniać można tak. Prawdę. To reveal the truth, to reveal a secret. To reveal an identity, tak? Ujawnić tożsamość, reveal, także odsłaniać coś w sensie fizycznym, kurtyna odsłoniła, powiedzmy, jakieś tam coś było na scenie, powiedzmy, w tym sensie to też może być. To maintain, utrzymywać, co można utrzymywać? To maintain order utrzymać porządek to maintain contact po prostu ten kontakt powiedzmy utrzymywać tak to maintain relationship czyli um, z, um, relacje związek z kimś utrzymywać to maintain standard czyli utrzymywać ten standard jakiś powiedzmy hotel utrzymuje standard i teraz jest drogi w utrzymaniu powiemy it's expensive to maintain w ten sposób drogi w utrzymaniu przymiotnik european Europejski, z dużej litery, ponieważ jest to od e, nazwy po prostu kontynentu Europy, z dużej litery European. I teraz European mogą być countries, European languages, języki i też na przykład the European Union, oczywiście Unia Europejska, the European Parliament, Parlament Europejski, w ten sposób. Tu mamy przy, przymiotnik independent, independent, niepodległy, niezależny bądź samodzielny. I teraz. Jak tutaj użyjemy tego? Może być na przykład państwo nieza, e, niepodległe, niezależne w sensie e, in, an independent country, będzie to niepodległe państwo, an independent candidate, będzie niezależny kandydat, na przykład w wyborach, an independent expert, niezależny ekspert, independent woman, e, samodzielna, niezależna kobieta, niezależny od e, rządu, na przykład independent of, ten e, tutaj musimy przyjąć ten of, Independent of the government, będzie niezależny od rządu, powiedzmy tak, i niezależny finansowo, powiemy, financially independent, w ten sposób, tak? I przysłówek finally, czyli w końcu, wreszcie. He finally has a job. On w, nareszcie, on w końcu ma pracę. Albo, e, czyli tu po e, podmiocie, he. Finally, a tutaj na początku zdania: Finally we want to thank our parents. W końcu chcemy podziękować naszym rodzicom. Na końcu, na, wreszcie, czyli mówimy, powiedzmy, doszliśmy do momentu i teraz, finally, na końcu, e, chcemy podziękować rodzicom. Finally we want to thank our parents. W ten sposób też możemy użyć tego przysłówka finally. Czas past, past simple. Past przeszły simple. Prosty. Dzisiaj pokażę, jak zachowuje się czasownik to be, czyli być, właśnie w tym czasie przeszłym. Od tego sobie zaczniemy omawianie tego czasu przeszłego prostego, past simple. Ale zanim to zrobię, chcę powiedzieć coś takiego. W czasie present simple, który poznaliśmy, zasadniczo czasownik zachowuje się, ma dwie formy. Powiedzmy czasownik work pracować w ten sposób work tak forma I work byśmy powiedzieli ja pracuję ale she he works she works czyli była ta końcówka dodawana odpowiednia dla trzeciej osoby czyli on miał dwie formy w czasie past simple, który zaczniemy sobie omawiać dzisiaj jest tak, że czasowniki do czasownika dodajemy kiedy używamy czasownik w tym czasie przeszłym dodajemy końcówkę tą ED do czasownika i wygląda ten czasownik pracować w ten sposób. Pracowałem, powiedzmy, worked, bym powiedział. I ten czasownik z tą końcówką wygląda tak samo, ma taką samą formę dla wszystkich osób, więc powiedzmy, tutaj nie ma odmiany przez osoby, tak? Wygląda tak dla każdej osoby. Ale ten czasownik to be, on jest troszeczkę inny, ponieważ ma dwie formy w czasie przeszłym. Ma formę was. I ma formę where. Zobaczymy sobie, jak to się łączy z odpowiednio z osobami. Zobaczmy. Czyli zobaczmy. Powiemy I was, ja byłem, ale ty byłeś. You were. Tak? Czyli ten czasownik to be dla osoby you będzie miał tą formę where. Tak? Ty byłeś, bądź wy byliście. Napisałem go na środku, ponieważ on jest taki sam. Ty byłeś, czyli byłby po tej stronie. Liczby pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej, you were, to znaczy wy byliście, tak? Tu znowuż z liczbą pojedynczą, he was, on był, she was, ona była, it was, to było. It was a nice day, to był miły dzień, w ten sposób byśmy powiedzieli, tak? We were, my byliśmy, you were, wy byliście, they were, oni byli. W ten sposób zachowuje się ten czasownik to be w czasie past simple. Ma te dwie formy, was i were. Przykłady. I was hungry. Powiemy. Byłem głodny, tak? You were late. Ty byłeś spóźniony. Czyli spóźniłeś się. You were late. Uh, he was at school. On był w szkole, tak? They nie was, tylko were. They were on holiday. Oni byli na wakacjach w ten sposób. Czyli takie proste przykłady. Teraz jeszcze czas past simple. W, w tym czasie używamy określeń czasu. Takich jak właśnie na przykład wczoraj, w zeszłym tygodniu, w zeszłym roku, zeszłego lata, dwa dni temu, i tak dalej. Ponieważ czasu past simple używamy do sytuacji, do zdarzeń w przeszłości, bądź czynności, które się zakończyły w przeszłości i zasadniczo nie mają dla nas teraz znaczenia w teraźniejszości, nie mają dla nas związku z chwilą obecną, gdy mówimy. Po prostu one się zakończyły, zdarzyły w przeszłości, właśnie i te określenia czasu pokazują nam, by wskazać konkretnie, kiedy dane zdarzenie, dane wydarzenie, dana czynność miała miejsce. I tak zobaczmy na przykładach: I was very busy yesterday, czyli byłem bardzo zajęty wczoraj i to jest to określenie czasu yesterday do wskazania, kiedy to było. Tak? Dzisiaj jest piękny dzień, ale wczoraj było naprawdę zimno. It's a beautiful day, but yesterday was really cold. Tak? Ale wczoraj było naprawdę zimno. Zobaczmy sobie następny przykład. Last week, w zeszłym tygodniu, określenie czasu, tak? Ty byłeś w Warszawie w zeszłym tygodniu. You were. Uh, last week you were in Warsaw. Tak? W zeszłym tygodniu byłeś w Warszawie. Don't you remember? Nie pamiętasz? Na przykład taki przykład dałem, tak? Last year, zeszły rok, w zeszłym roku, w zeszłym roku on był na wakacjach, na urlopie w Grecji. Last year he was on vacation in Greece. W ten sposób: It was very hot last summer. Będzie znaczyło, tutaj mamy określenie czasu, znowuż last summer. Uh, it was very hot last summer. Było bardzo gorąco zeszłego lata. Tak, znowuż it was. Czas przeszły było. Uh, Helena była w ich domu dwa dni temu. Helen was at their house two days ago. Czyli e, ago będzie ileś czasu temu, tak? Akurat tu two days, dwa dni temu. Two days ago. I ostatni przykład. E, byliśmy w górach kilka, a few months ago. Kilka miesięcy temu. Byliśmy w górach kilka miesięcy temu. We were in the mountains a few months ago. W ten sposób. I teraz... Mógłby ktoś tutaj gdzieś zauważyć, że tutaj jest to określenie last year na początku zdania. Last year he was on vacation, a tutaj jest w, prawie na, praktycznie na końcu zdania. It was very hot last summer. Zasadniczo możemy te określenia tak samo yesterday dawać na końcu bądź na początku zdania, zależnie od tego, co chcemy w tym zdaniu podkreślić, na co położyć nacisk. Kiedy. Określenie czasu jest na początku, to bardziej wybrzmiewa nam to, co się zdarzyło w tym czasie, w tym zeszłym roku, czyli chodzi bardziej, że właśnie w tej Grecji był e, na wakacjach, a tutaj podkreślimy: He was very hot last summer, podkreślimy to, co wybrzmiewa na końcu, podkreślimy właśnie to, raczej w tym zdaniu, że to było zeszłego lata, lata było bardzo gorąco. E, a moglibyśmy też powiedzieć: Last summer it was very hot, i wtedy wybrzmi nam to, bardzo gorąco było, tak? Czyli zależy, co chcemy w tym zdaniu podkreślić. Powtórz ze mną dziesięć słówek. Pierwsze. Język. A language. A language. Język. Seria, serial. A serious, a serious, seria. Obawa, troska, koncern. Concern, concern, troska. Kontrola, control, control, kontrola. Trząść się, potrząsać. To shake. To shake, trząść, ujawniać, odsłaniać, to reveal, to reveal, ujawniać. Utrzymywać, to maintain, to maintain, utrzymywać. Europejski, European, European, europejski. Niepodległy, niezależny, samodzielny. Independent. Independent. Niepodległy. W końcu, wreszcie. Finally, finally, w końcu. Powtórz ze mną 15 zdań. Byłem bardzo zajęty wczoraj. I was very busy yesterday. I was very busy yesterday. Byłem bardzo zajęty wczoraj. Jest piękny dzień, ale wczoraj było naprawdę zimno. It's a beautiful day, but yesterday it was really cold. It's a beautiful day, but yesterday it was really cold. Jest piękny dzień, ale wczoraj było naprawdę zimno. W zeszłym tygodniu byłeś w Warszawie, nie pamiętasz? You were in Warsaw last week. Don't you remember? You were in Warsaw last week. Don't you remember? W zeszłym tygodniu byłeś w Warszawie, nie pamiętasz? W zeszłym roku on był na urlopie w Grecji. Last year he was on vacation in Greece. Last year he was on vacation in Greece. W zeszłym roku on był na urlopie w Grecji. Było bardzo gorąco zeszłego lata. It was very hot last summer. It was very hot last summer. Było bardzo gorąco zeszłego lata. Miałaś rację. You were right. You were right. Miałaś rację. Helena była u nich w domu dwa dni temu. Helen. was at their house two days ago. Helen was at their house two days ago. Helena była u nich w domu dwa dni temu. Spóźniłem się, bo była burza. I was late because there was a storm. I was late because there was a storm. Spóźniłem się, bo była burza. Byliśmy w górach kilka miesięcy temu. We were in the mountains a few months ago. We were in the mountains a few months ago. Byliśmy w górach kilka miesięcy temu. Trudno było zaparkować samochód. It was difficult to park the car. It was difficult to park the car. Było trudno zaparkować samochód. Było bardzo słonecznie jak zwykle. It was very sunny as usual. It was very sunny as usual. Było bardzo słonecznie jak zwykle. Nasze dzieci trochę się bały, bo było bardzo ciemno. Our kids were a little afraid because it was very dark. Our kids were a little afraid because it was very dark. Nasze dzieci trochę się bały, bo było bardzo ciemno. Natalia była chora w zeszłym tygodniu. Natalie was sick last week. Natalie was sick last week. Natalia była chora w zeszłym tygodniu. Tak, wiem. Znowu spóźnili się do szkoły. Yes, I know. They were late for school again. Yes, I know. They were late for school again. Tak, wiem. Znowu spóźnili się do szkoły. Dzisiejszy wykład był taki nudny. Today's lecture was so boring. Today's lecture was so boring. Dzisiejszy wykład był taki nudny. Przy omawianiu dzisiejszego tematu posługiwałem się jedynie zdaniami twierdzącymi. Na kolejnej lekcji rozwiniemy sobie ten temat, który dzisiaj zaczęliśmy, czyli czasownik to be w czasie past simple, ale przyjrzymy się, jak tworzyć pytania oraz zdania przeczące. Do zobaczenia w homework, a potem w kolejnej lekcji.